Rozwiązanie jest także dość proste. Trzeba zapisać konstytucyjnie, ponieważ tylko na tym poziomie będzie to obligatoryjnie przestrzegane i nikt nie będzie manipulował przy tym przepisie. Konstytucyjnie zastrzec zakaz wprowadzania deficytu budżetowego. Budżet będzie musiał być zawsze stabilny i zawsze zrównoważony, a politycy będą musieli tak prowadzić swoją politykę gospodarczą i fiskalną, aby ten budżet równoważyć. Wtedy będziemy mieli gwarancję, że nasze dzieci nie będą płaciły za nasze fanaberie, nie będziemy przejadali ich przyszłości.